Nissan 240SX, ale teraz jakiś inny. To jest jakoś model stary, ale to z tego Nissana tak naprawdę umówmy się, nic nie zostało. To jest... Zobaczcie sobie, co to w ogóle... Nie wiem. Ten ma w ogóle jakiś wlot na dachu. A to chyba, żeby przekierować powietrze bardziej w dół. Nie wiem, co to robi. Ale jeśli tak zwróciliście uwagę, to ten tuning jest bardzo podobny do poprzedniego, nie? Bo to są te same praktycznie modele. Ale jeśli chcecie sobie podriftować w Fordzie, nie znacie się na tuningowaniu, nie chcecie się w to bawić, a chcecie tylko driftować, się świetnie bawić przy driftowaniu, ten pakiet jest świetny, autentycznie. Tak jak ktoś nie lubi tam Jamesów Bondów, bo jest jeszcze ten pakiet z Jamesem Bondem, nie? Jak ktoś nie lubi tych Jamesów Bondów, no to... tamten pakiet nie jest taki ciekawy, ale... Ten driftowy daje mnóstwo fanu już na starcie. Tak to wygląda, zobaczcie co to w ogóle jest. Dobra, jedziemy. Ciekawe jak z tym będzie gnojem, nie? Wiesz, w tej grze jest sporo aut. No tak, można sobie zawsze wybrać coś dla siebie. Wow, co to mi się tutaj... Nie mam czasu na to, wyjazd z tymi motocyklami. To jest Nissan Silvia S14 Zenki. Patrzcie, jakie to jest głupie, muszę wyznaczyć trasę, żeby wyjść z mapy. To mi się właśnie nie podoba w Fordzie. Od razu wyłączymy. Ja tu driftuję, nie mam czasu na pierdoły. Wyjazd mi z tym. Dobra. Jak się buja fajnie. Nice. Tym też się zupełnie inaczej driftuje niż tymi poprzednimi. Oj. Tutaj ostro wszedłem. Miał prawo przesterować. Ten nie robi aż takiego szału jak poprzedni, nie? Mimo że obie to były Silvie, ale inaczej stuningowane trochę. Ale fajnie wygląda za to, nie? Znaczy on nie jest zły. Inaczej się nim jeździ zupełnie. Znaczy to, nie wiem czy to można nazwać jazdą. To już jest sztuka. To nie jest jazda, to jest sztuka. Wow. Bardzo fajnie się tym też lata. Podobnie do poprzedniego modelu, no obie to były Silvie, tylko że tamten poprzedni miał jakoś tak więcej powera jakby. A ten może chociaż w prostej linii jechać, więc plus dla niego. To jeszcze nie udało mi się żadnym samochodem tutaj w ten zakręt wejść normalnie, jakoś dobrze. No ten może, ten od pozostałych driftowych samochodów różni się, że może po prostu jechać w prostej linii. Pozostałe, nie ma szans. Dodajesz gazu i leci bokiem, czy tego chcesz, czy nie. Ten stracił kontrolę teraz dziwnie. Tak trochę podskakuje mu ta dupa, nie? Dobry jest ziomek. Fajnie się nim lata też.
Jakieś tak większe wrażenie zrobił na mnie poprzedni, ale one są bardzo podobne do siebie. No i też można nim polatać, zobaczcie. Każdy z nich jest troszeczkę inny, ale tak BM-ka robiła takie największe wrażenie, bo jej nie dało się praktycznie przesterować i była taka szalona podczas tych driftów, nie? O kurde. Jeszcze na tym live sobie zrobimy taki ten, że sobie sprawdzimy wszystkie samochody, spokojnie. Dobra, lecimy. No i co? No i tutaj mamy Vipera do driftu. What? Viper do driftu. Sprawdźmy gnoja. Czy on będzie też taki leciutki jak te poprzednie samochody? Nie wiem, Viper mi się kojarzy raczej z czymś, co można bardzo łatwo przesterować. Czy tutaj tak się stanie, jak myślicie? Dobra, zobaczmy. Maska się nie otwiera. To gdzie on ma silnik? O, też jest odchudzony maksymalnie. Tutaj trochę tylko karoserii zostało. Tak? Odchudzony do maksa, więc... Podejrzewam, że nie będzie taki trudny w prowadzeniu. Czy możemy... No właśnie każdy samochód powinniśmy też sprawdzić pod kątem tego, co można z nim zrobić. Ma 1007 kW, czyli 1300 koni mechanicznych jakoś, tak? 1360? Możemy mu dać jeszcze dodatkowe uturbienie, co sprawi, że odleci w kosmos. No i tyle. Możemy mu jeszcze lepsze hamulce zainstalować. Ale tam. Myślę, że będzie ok. I tak. Czy grałem w Forza Horizon 3? No oczywiście, stary. Rozmawiasz z fanem Forzy. Od jedynki. Znaczy, gram od dwójki, ale grałem też w jedynkę. O, to jest po... Posłuchajcie, mafa, Geralt. Co? Czemu on ma dwa wyziewy? Śmieszne. No ten to już totalnie inaczej niż poprzednie. I też brzmi inaczej, nie? Podoba wam się jak brzmi? Pierdziele. Ten to jest... What? O, nie. Ten zakręt musimy wejść fantastycznie. Nie podoba wam się, jak kosiarka brzmi, tak? Trochę tak, no. Tamte poprzednie brzmiały lepiej. Ale jest taki responsywny, nadsterowny bym powiedział nawet. Nie no, spoko się nim lata, tylko troszeczkę inaczej od tych poprzednich. Każdy samochód ma coś innego w sobie z tego dodatku, to jest spoko, nie? Gorzej jakby było, że wszystkie tak samo driftują, tak samo się prowadzą. A tutaj każdy ma jakby swoją duszę do tego driftu. Niezły jest! Ale to tak jakby... No nie wiem, brzmi dziwnie, no nie? Jak stado os. Okej, mam nadzieję, że tym uda mi się przedliftować tu ładnie. Udało się, bo mnie zatrzymał tamten pajac. Leci pięknie. Au. No powiem wam, że strefy driftowe, jak ktoś ma ten dodatek, to tylko tymi samochodami będzie walił. Maksymalne punkty, tak myślę. Ojej. Merca weź, a nie kosiarkę. Spokojnie, jeszcze weźmiemy Merca, na pewno. Ja tutaj też mam swoje typy co do samochodów. Nie no, ten jest kozacki, jeśli chodzi o driftowanie.
Nie wyszło mi. To była moja wina, przyznaję. Okej, uwaga. I... Jaki model Merola mi się podoba? C63 z 13 roku. Wow. No, ten jest bardzo fajny. Nie ma tu żadnej tej... żadnego problemu z driftowaniem. Tak samo jak w tych pozostałych autach. Chociaż BMW ta pierwsza była chyba najtrudniejsza do driftowania. I tamten następny Nissan, nie? Dobra. I chyba został nam ostatni? Nie. Jeszcze dwa nam... Okej, okay, Ford GT. Lucek, bo go zatrzesz. Okej, okay, mamy. Yeah, bierzemy Mustanga GT teraz. Czy podesłałbym gdzieś zdjęcie tej BMW idealne na tapetę? Oj, tam jeszcze... To nie było najlepsze zdjęcie, jakie zrobiłem. Ej, spokój. Dobra, zobaczmy. O, kurde. O co tu chodzi? Nieźle. Światełka. No i ten Mustang też widzicie. Całkowicie ogolony ze wszystkiego. Tak. Ale fajnie wygląda za to, nie? Nic z niego nie zostało. O kurde. Czy to jest łyżeczka i słomka w jednym? To jest taka słomka, ale to nie jest łyżeczka, bo tam jest na dole takie sitko, wiesz? Jak się fusy od herbaty na dół daje, to przez to sitko nie przechodzą one i można sobie bez problemu pić. Dobra. Jedziemy nim, nie? No tu chyba nic więcej nie będziemy przy nim kombinować, zresztą seryjnym chcemy polatać. Dobra. Jezu, jak ta grafa wygląda. Ja się ciągle nie mogę napatrzeć. Gdzie on ma ten wydech? No na dole gdzieś. Buja nim fajnie. No i jak ten będzie brzmiał, jak myślicie? Ej, taki przytłumiony ten dźwięk ma, nie? Tak mi się wydaje. Kurde. To nie wiem, dziwnie. I też mu tak, wiecie, jak dodaje gazu do końca, to mu tak dupa siada. Podobnie było w BMC tej pierwszej. Nieźle. Au. Ale tym jest troszeczkę trudniej. Ło, co ten ciągnie? No serio, to jest strefa do driftu, wypierdzielaj. To nie jest Farming Simulator, Farming jest... Premiera jest za miesiąc. Co te ciągniki, kurde, prześladują mnie w każdej grze. Dobra, tutaj na ostro wejdziemy. Jak fajnie poleciał. O nie, zaczyna padać deszcz, a to oznacza koniec dymu. Dymy tam. Pięknie. No kurde, jest ciągnik z farmingami tutaj. Ja tutaj tylko trochę gazu dociska, nawet nie do końca. I każdy z tych samochodów pali kapcie jak szalony. One nie będą jakieś tam super szybkie, prędkość maksymalna nie będzie wysoka. Bo mają tylko 4 biegi. Bardzo, 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 bardzo łatwo się nimi driftuje. Naprawdę nikt z was nie będzie miał problemu. Wystarczy tylko tapnąć raz ręczny i samochód od razu sam wchodzi w drift, w którą stronę mu skręcisz, tam poleci. Koniec.
Więc poniekąd można powiedzieć, że mało skillowe, ale kto by się tam przejmował? Chodzi o zabawę, nie? W sumie przejrzałbym, zobaczyłbym, jakie one mają tuning, te samochody. Dostosowanie, bo może się czegoś nauczę. One naprawdę świetnie się prowadzą. Wow, strasznie duży negatyw naprzód. To ciekawe. No tutaj jest miękkie zawieszenie zrobione i mi tak fajnie buja przy dodawaniu gazu, to jest ekstra. Dyferencjał jak dziwnie ustawiony, shit. To są jakieś po prostu wyjątkowe auta, no. Ale pięknie. No ten nie jest taki łatwy do driftu jak poprzednie. Ale to może dlatego, że zaczął padać deszcz. No, każdym z tych samochodów możecie zrobić sobie tutaj kółeczko bez problemu. Te auta są naprawdę takie bardzo łatwe do driftu. Yeah, pięknie. Dobra, zobaczmy. I został nam chyba ostatni, nie? Ostatni samochód z DLC. Dobra, zobaczmy. Pyk. I to jest ten, HSV. Jak ten był pick-upem już wcześniej, to ten tył chyba nic nie waży. On chyba lata w powietrzu. Tył tego samochodu. Także Mustang był chyba najgorszy z tych wszystkich samochodów do driftowania. Taki nie tyle, że najtrudniejszy, ale no fajny, dalej jest dobry, najlepszy, jeden z najlepszych samochodów do driftu, ale porównując te wszystkie samochody, no to Mustang nie wypadł najlepiej moim zdaniem. Czekajcie, ja chyba bym wrócił do Vipera, bo zdaje się, że można było otworzyć tam, ściągnąć tą maskę, nie otworzyć, a ściągnąć ją. Tu mamy dodatkowy fotel dla pasażera, żeby zrobić drift taxi. No i to jest ostatni, zobaczcie, on tu wszystko odciążę, została sama blacha, nie? Dobra. Wychodzimy stąd. A, zobaczę jeszcze tak z ciekawości, czy jakieś są ulepszenia. Nie to. Pyk. Jakieś, dziadostwo. Nie będziemy tu nic zmieniać, nie? Także ten jest ostatnim samochodem z tego pakietu. Zbadajmy gościa. Taki długi, nie? Ten jest długi. Czekaj. Właśnie, maksymalny skręt, zobaczmy. Skręciłem do maksa koła. Zobacz. What the f... Nieźle, co? Dobra. No i ten brzmi konkret. Fajnie brzmi. Jaki wariat! Ale dupę zarzucić mu nie jest tak łatwo. Znaczy da się oczywiście, ale tak żeby w jednym ciągu. Jak buja nim śmieszny, co? Jezu, co to za moc w tych samochodach drzemie. To jest niemożliwe. One ważą... Właśnie, mogłem sprawdzić jeszcze, ile te samochody ważą. Bo mają tam po 1000 koni mechanicznych. A waga, nie wiem, 200 kilo? Nie no, 200 to nie. Jak myślicie, ile ważą te samochody? Ja pierniczę.
Nice. I co, kupujecie wersję Ultimate czy nie? Nie no, możecie ten dodatek oddzielnie sobie też chyba kupić, nie trzeba mieć wersji Ultimate. Au. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale chyba też tutaj ktoś pisał na czacie, że osoby, które kupują wersję przedpremierowo, to dostają te dwa pakiety, to prawda jest? Ja nie jestem pewny. 800-700 kg mówicie, że waży ten samochód. 2 tony? Coś ty zapomnij. Jak on waży 2 tony, to moje Volvo by ten... ważyło o tyle, co kula ziemska. Szalałeś? Aj. No tym jest ciężko, tym jest trochę ciężko. Ciężko się utrzymać w takim ładnym ślizgu. Któryś tutaj mieliśmy taki dosyć fajny do driftowania z samochodów. Zaraz je ocenię i powiem wam, który z nich najbardziej mi pasował. A waszym zdaniem też możecie pisać tutaj na czacie i w komentarzach, który z tych samochodów dla was jest najciekawszy. No Viper fajnie wygląda, ale jest niestety... no brzmi słabo, prawda? On jest tam mocno już podrasowany i... ten dźwięk jest taki, no, po dłuższym czasie może mogą boleć uszy. Ktoś pisze, że bolą go uszy już od tego. Spokojnie, zaraz tutaj się ostudzimy w jakimś innym samochodzie. Viper najlepiej mówicie, tak? No i to był ostatni samochód z tego pakietu. Jak dla mnie, najfajniejszym samochodem, takim najzabawniejszym był ten pierwszy BMW 325i. Ale do driftu najlepszy był ten Nissan 240SX, ale ten pierwszy z 96 roku. No i bardzo fajnie Viperem się driftowało. No i ten Nissan 240SX z 95 roku też jest taki spoko. Ale najciekawszy, najlepszym do driftu jak dla mnie był ten Nissan tutaj, ten taki złoty. A on był taki moim zdaniem najlepszy, najfajniej się nim latało. Był łatwy do opanowania. Nie chcę go znowu kupować. Tak, więc on był taki moim zdaniem najfajniejszy. Zaraz sobie go weźmiemy. Będzie pod Nissanami, nie? Zobaczcie, że teraz inaczej się też te samochody... Gdzie ja pojechałem? Inaczej się też te samochody wybiera teraz. Hyundai? Jeszcze Hyundaiem nie jechałem. Boże, gdzie ten Nissan jest? A on w ogóle Nissan jest, czy nie? On jest Formula Drift. No tutaj powinno być. Ta moja formuła. To jest chyba ten. To był ten. No, zobaczmy. Dobra. I jedźmy nim. Sprawdź lub kup Audi RS6 2002. Specjalnie dla mnie mam to Audi w realu, ale 2.8. Aha, no dobra, możemy sprawdzić. No i ten z tych wszystkich moim zdaniem najfajniejszy do driftu był. Z tym takim przodem od, nie wiem... Chevroleta Camaro. To on jest taki najbardziej kozak, jak dla mnie. I brzmi niesamowicie. Tak jakbyś wziął piłę mechaniczną i o blachę walił. nie wiem jak to określić, ale brzmi cudownie, świetnie. No i jest najlepszy moim zdaniem. A wam który się najbardziej podoba? Piszcie w komentarzach, albo tutaj na live, na czacie. Dawaj na draga nim.